Hej, zapraszam Was dzisiaj do takiego surowego vlogaska. Zrobię Wam update na różne tematy, dlaczego mnie tak długo nie było, o roślinkach, o kompoście, co ja tam Wam jeszcze chcę powiedzieć. Coś o urządzaniu się tutaj w nowym mieszkaniu, jak mi idzie i dlaczego mi nie idzie. Coś o zębach, jak widzicie, dalej mam aparat. O rolkach i sporcie i o pracy, o mojej marce i tak dalej. Króciutki update'ik wszystkiego. Wiem, że wiele osób jest ciekawych, pytaliście o te vlogi, więc jeszcze słuchajcie sobie, tylko dołożę trochę pielęgnacji, bo jak widzicie, dobrze nie jest. To jest chyba najgorszy stan cery, jaki mam od lat, a spowodowane jest właśnie niektórymi tymi czynnikami z listy, czyli na przykład pracą. Słuchajcie, mam wrażenie w ogóle, że przez ostatni czas, przez ostatnie, no od czasów pandemicznych, zmiany następują co jakieś 2 miesiące, tak drastyczne, jak przez poprzedni czas, kiedy tutaj po tym świecie chodzę, czyli przez ostatnie 30 lat, następowały, wiecie, mniej więcej tak co 5 lat, co 8 lat, co 10 lat, tak teraz to wszystko tak przyspieszyło, że te zmiany bardzo drastyczne dzieją się co kilka miesięcy i co kilka miesięcy praktycznie człowiek musi się uczyć żyć na nowo. I tak na mikroskalę powiem Wam, widzę to na social mediach, czyli na przykład właśnie na Instagramie, czy też na TikToku i tak dalej. Na Instagramie kiedyś można było działać sobie spokojnie i przez parę lat budować na przykład to swoje konto, wiecie, wstawiać tam różne posty, jak się wymyśliło jakiś schemat, no i osoby zainteresowane mogły sobie to kliknąć i widziały po prostu te nowe posty, które się publikowało. Zresztą tak samo jest tutaj na YouTubie z filmami, tylko że no YouTube mam wrażenie jakoś się w tym wszystkim zatrzymał, a Instagram nie, więc w pewnym momencie, co dosłownie 2 tygodnie, miałam wrażenie, że Instagram to jest w ogóle jakaś inna aplikacja. I no, jak w takich warunkach pracować? I ja to ja, bo ja sobie tworzę, ale myślę o tych wszystkich ludziach, którzy robią na przykład szkolenia z social mediów i dosłownie dzisiaj rano właśnie wyświetlił mi się filmik, jak rozwinąć konto tam od 0 followersów do 10 tysięcy w tydzień, nie wiem, coś tego typu. No i to wszystko, co babeczka mówi, może było aktualne te 4 miesiące temu, kiedy nagrała ten film, ale teraz mam wrażenie, że to w ogóle wszystko jest już przekręcone na głowie, więc no dla mnie jest to dość stresujące, jak takie zmiany dzieją się praktycznie co chwilę. Czasy są bardzo niestabilne, a ja mówię Wam, no nie za dobrze to po prostu znoszę. Takie nagłe zmiany, do których trzeba się szybko przystosować, ale nie są to dobre zmiany, tylko takie stresujące zmiany, bo zmiany jako na przykład zmiana etapu w życiu, czyli nie wiem, idzie się na nowe studia, kończy się studia, idzie się do nowej pracy, to wszystko jest super, ale zmiany, które jeśli się nie przystosujesz, to zginiesz, to już tak sobie gorzej. Więc dlatego mam rozdrapaną twarz i dlatego tak długo mnie nie było, ale powiem Wam, że ja już tutaj wychodzę na prostą i też zawsze się zastanawiam, czy lepiej, żebym sobie zjadała paznokcie do krwi, czy lepiej, żebym się drapała po twarzy. I ciężko mi wybrać, powiem Wam, to jest jeden z takich wyborów, gdzie ciężko mi się zdecydować, co jest lepsze, co jest gorsze. W sumie obgryzione paznokcie bardziej bolą, więc chyba jednak wolę drapać twarz. No nie wiem. Ja mam ten plus, że nie zostają mi po niczym blizny i bardzo szybko się goję, więc mam szansę to przegonić i już jestem, wydaje mi się, na tej wschodzącej, że po prostu ja przegonię moją regenerację i to wszystko się zagoi. Bo jak już jest zagojone, to nie ma problemu. Jak już jest zagojone i wiecie, płaskie, nie da się zaczepić paznokciem, to tego nie drapię. Na to jest w ogóle nazwa, po angielsku to jest skin picking disorder. Ja po prostu tak sobie reguluje stres, no i niestety nie jest to zbyt fajny sposób. Wolałabym w inny, ale no niekoniecznie inne mi pomagają. Więc słuchajcie, to jest pierwszy taki temat. Myślę, że no właśnie zahaczyłam o to sedno problemu i sedno tego, dlaczego mnie nie było, bo naprawdę jest mi ciężko się przestawiać po prostu co 2 miesiące na całkiem inny świat, jakby okej, no jestem na tym świecie, hello, nie zapisywałam się na misję na Marsa, więc wiecie, okej, teraz się trzeba nagle przystosowywać, ale dobra. Drugi punkt, o którym Wam chciałam powiedzieć, bo tak sobie dzisiaj rozplanowałam tego vloga, żeby faktycznie trochę Wam ciekawostek pokazać, sobie umyję łapki.
to są moje rośliny, bo trochę wkręciłam się w rośliniarstwo, w ogóle całkowicie przez przypadek i też staram się za bardzo nie wkręcić, wiecie, żeby nie sprawić, żeby to było moje kolejne zainteresowanie, bo tak jak wam mówię, już i tak mam co dużo na głowie z tymi wszystkimi zmianami, też z tym, że w związku z tymi wszystkimi zmianami, no to cała moja firma, która też się dość już rozrosła, musi też w tych zmianach się odnajdywać, więc no oczywiście tam jest dużo moja rola i no też cały czas muszę po prostu pracować, więc jest dużo pracy. Ale wracając właśnie do roślinek, słuchajcie, nie chcę wpaść w rośliniarstwo, ale trochę ich mam. Takie, słuchajcie, o, paprotki mi tu rosną. Tutaj monstera, ona, wiecie co? Ona padła i tak się ten, przelałam ją, ale Mateusz ją ściął, wsadził i wydaje mi się, że jest uratowana. Tutaj jest fikus pumila, który był bardzo ładny, w ogóle taki był duży, tutaj miał różne te swoje gałązki, ale skubaniec tak się zesechł i ja go obcięłam. No i teraz widzicie, on się odbija, więc wszystko jest okej. Okay. To jest jedna z moich ulubionych roślin, to jest ten neonowy filodendron, chyba dobrze. Wiecie, staram się też nie zapamiętywać tych nazw, żeby sobie znowu kolejnych nazw nie gromadzić w głowie, ale pięknie rośnie, wypuszcza nowe listki. Wiem, że on mógłby mieć kratkę, żeby się po niej piąć, ale jakoś tak, no muszę kupić takie bambusowe patyki, bo wiecie co, też takie z monsterami, one są w ogóle pnące, lubią się o coś jakby oprzeć, więc jakby jej dać patyk, to ona by się zaraz właśnie wylistkowała, co zaraz zresztą zobaczycie na przykładzie innej. No i tu jeszcze jedna paprotka, te paprotki nawet fajnie rosną i tak, o, i ta jest inna w ogóle niż ta, bo ta jest taka bardziej delikatna, a ta jest bardziej taka, ten. Ja w ogóle lubię dotykać rośliny, jak są niewytrzymałe, to trudno jakby... Selekcja naturalna. Tutaj słuchajcie, dobra, to jest Lidla, w ogóle muszę sobie zrobić z tego w końcu hantelki. Naprawdę śmieszne, za 3 zł, a nie widzę sensu kupować hantli, tylko to, co jest w środku, jest no obrzydliwe dość. Tutaj mam, słuchajcie, nawozy, to nie jest współpraca, ale Plant Lover mi wysłał w prezencie takie właśnie różne nawozy. Jak na razie podlałam z tą pokrzywą i wiecie co, po tej pokrzywie te rośliny naprawdę, naprawdę pocisnęły. To coś jest na to coś na D. Wiecie co? I to jest to trujące mega. Co jest trujące dla wszystkiego. Ale też patrzcie, no liści wypuszcza jak wściekłe. Więc to jest to. W sypialni mam jeszcze jedną roślinę, ale to nic ciekawego. Tutaj w ogóle jest roślina, która mnie denerwuje. To jest ta palma z tymi okrągłymi liśćmi, które wyglądają jakby były sztuczne i w ogóle ta roślina wygląda sztuczniej niż tamta sztuczna roślina. Ale no nieważne, w każdym razie ostatnio ona wpadła na taki pomysł, żeby się odsztucznić i mi tu zacząć usychać. Ja w ogóle nie wiem, o co jej chodzi. No ale dobra, jak jest taka dziaduwa, to nie chce usycha, trudno. Tutaj choja, to prezent. Wiecie, one są śmieszne, takie woskowe, mogą zakwitnąć i później te kwiatki tak dziwnie śmierdzą. Tu jest roślina, która w ogóle nie wiem, jak się nazywa, możecie mi podpowiedzieć. Ona jest taka od spodu, zobaczcie, taki ma kolor od spodu, taki fiolecik, trochę jak taka kapusta czerwona. Zakwitła w ogóle, nie wiem, czy to widzicie. W ogóle coś ten aparat mi szwankuje, dalej nie mam żadnego dobrego, tylko takie dziadostwo, no ale trudno, wiecie, to jest mój styl. Chciałam wam pokazać tylko ten kwiatek, a ten kwiatek, o, dobra, no zakwitła. W ten sposób zakwitła. Nie wiem, co to jest za roślina, kompletnie, to jest też prezent. Dobra, tu kaladium, one są śmieszne, mówię na nie kapusta, bo mają takie, o, kapustne liście. I słuchajcie, ładnie rosną. One tu mają brzydko, bo takie są, wiecie, i liście na końcu, taki parasol. No ale spoko. Czy tylko sprawdzę podlane? Ciężko stwierdzić. Nie wiem, może podlane, może nie. No takie podlanie widmo to jest najgorsza sprawa, jak nie wiesz, czy podlane. Areka. Przyczaiłam gdzieś ten patent, żeby przycinać, jak są te końcówki liścia zeschłe. I faktycznie wygląda lepiej. Wypuszcza te nowe swoje. Więc... rośnie, a ona tragicznie rosła, już prawie nam zdechła, ale widzicie, się odbiła. Tutaj najładniejsze nowe listki i to właśnie jest chyba efekt tego nawozu, słuchajcie, monsterka. Znowu macam, nie powinno się macać, no ale nie wiem, ja lubię po prostu te rośliny dotykać. 3 nowe liście, ten taki,
no wypierdek, ale te dwa przepiękne. Ta monstera też jest w prezencie. Słuchajcie, te rośliny prezentowe chyba mi najlepiej rosną. Tutaj moja kanapka, zasłony, dywanik. No tutaj to się urządziłam pięknie w tym pokoju. Tutaj jest znowu kolejny taki pseudosztuczniak. To jest jakiś kroton w ogóle, wiecie? I jakiś taki, no nie wiem, rośnie sobie. Na razie nie zdycha, więc fajnie. A tutaj jest znowu ten birkin i to jest też chyba filodendron, czy jakiś tam inny dendron. Jakiś taki. No, on bardzo też rośnie dziko, bo to i to, albo nawet chyba i to, to są liście, które u mnie urosły, więc... Tak więc słuchajcie, próbuję się nie wkręcać w te rośliny, ale no fajnie rosną, fajnie się je podlewa, te nowe listki, każdy ten nowy listek to jest radość dla mnie, więc no nie wiem, po prostu dalej będę sobie je wyrastać, a jak najwyżej uznam, że to już nie dla mnie, to po prostu je wszystkie komuś oddam albo wyeksmituję do biura i tak to się skończy, ale na razie idzie w ten sposób. Dajcie mi znać w ogóle, jak wiecie, co to jest za roślina tak kapustna od spodu. I no, bo naprawdę, próbowałam z Google Lensem, próbowałam jakoś tak, naprawdę, może, dobra, przeznaczyłam na to może 10 minut, ale jak ktoś na pierwsze spojrzenie jest w stanie mi powiedzieć, co to jest, to byłoby idealnie. I słuchajcie, miałam, co ja w ogóle chrumkam, ale miałam też właśnie zabieg taki na migdałki, więc o tym też mogę opowiedzieć, takie wypalanie migdałków. No, ostatnio właśnie na przestrzeni tego roku, kiedy w sumie mnie nie ma w internecie za bardzo, to też trochę się wzięłam za zdrowie, takie bardziej zdrowie i ogarnęłam na przykład ten temat. Tutaj jest, patrzcie, co ja mam. Dobra, nie wiem, czy zobaczycie i też nie chcę ich tak straszyć. Zobaczcie, o. Dobra, nic nie widać. Ups, teraz na pewno ich zestresowałam. No trudno, tam są ogólnie glistki. Śmiesznie, tu jest tak ciepło, z tego ciepło takie wychodzi. Dobra, więc to jest kompost, słuchajcie. Tam widzicie, są fusy kawowe, albo i nie widzicie, no trudno. Nie będę im tutaj świecić specjalnie, ale taki mamy kompościk tutaj przy koszach się idealnie zmieścił. No i polega to na tym, że w środku są dżdżownice kalifornijskie, one sobie zjadają, wiecie, na przykład fusy z kawy, bo właśnie mamy ekspres, czego widać? Ekspres do kawy i pijemy tej kawy dużo, więc one sobie zjadają te fusy i przerabiają na taką fajną, dobrą ziemię. No i też później leci też z tej ziemi taki sok i to jest coś takiego jak tu dosłownie w tym nawozie, czyli humus. I w tym jest pełno różnych minerałów, mikroelementów, które lubią rośliny i można mieć po prostu swój nawóz. A przy okazji jest to dla mnie taka motywacja, żeby jeść więcej też warzyw, robić jakieś takie fajne warzywne przepisy, żeby, słuchajcie, też te dżdżownice miały co jeść, o, w ten sposób, bo mi ich szkoda, jakby tak miały umrzeć z głodu. No i tak to wygląda. Jeśli chodzi o urządzanie się, no to tak jak widzicie, tutaj jest masakra, jest tu wszystko jeszcze w moim pokoju porozwalane, ale na przykład salonik jest właśnie elegancki. Tutaj jeszcze do powieszenia czekają obraz ten, tutaj patosztuka. Oj, reprodukcja. Dobra. Może kojarzycie. Więc to będzie zawieszone tutaj. A ten drugi obraz to nie wiem. Może tu będzie stał, nie wiem. Mój ukochany dywan płomień, uratowany, umyty. Było ciężko. On w stanie idealnym nie jest, bo jak zobaczycie tak trochę bliżej, on jest, no widać, że to jest stary dywan, to jest z lat 70. dywan, jakoś tak, o właśnie, czekajcie, bo jakiegoś śmietka, widzę, co to jest w ogóle, jaki śmieć, no, tutaj ten stolik z litego drewna, bardzo mi się podoba, jest taki miły w dotyku, szafeczka też z litego drewna, no, te wszystkie roślinki, sofa, a tutaj może ten koc nie za bardzo pasuje, ale wiecie, o co chodzi. No i te zasłony oryginalne z lat 70. I firanki zresztą też. Więc salon to jest taka moja duma. O, widzicie? To jest taki wzór i to pasuje do tych
do tych wzorków. O, tak to jakś sobie wymyśliłam. Te są w ogóle z Finlandii, z Etsy, a te są z Niemiec. Więc jak szukacie takich fajnych retro rzeczy, to polecam Etsy. O, i kupiłam sobie jeszcze bardzo fajną suszarkę. To jest taka suszarka, no nie wiem, dam wam nazwę gdzieś tam w opisie. Nowa kosztuje w ogóle 1800 zł, więc sobie myślę, oho, chyba żart. W ogóle muszę sobie zrobić kolejną kawę. I trafiłam na Allegro jakieś powystawowe, wiecie, coś w tym stylu. I kupiłam ją za 280 zł, coś takiego. No i ona jest po prostu ogromniasta. Zaraz wam pokażę, jak się rozkłada. Mogę ją już polecić. Dobra, tu niech się czyści. A, w ogóle, jest na kółkach i już nigdy nie uznam suszarki bez kółek. Dobra, tutaj to lustro. Lustro w ogóle chcę powiesić w przedpokoju, więc też ono tu stoi tak, o, byle jak trochę. Widzicie? Po rozłożeniu można to na boki dać, tutaj dać i jeszcze jak coś, to tutaj są... Ła. Jedną ręką, o, gdzie udało się? No, więc jeszcze tutaj. Naprawdę, myślę, że spokojnie na jakąś czteroosobową rodzinę też by dało radę. A u nas kwestia jest taka, że po prostu jak już jest robione pranie, to zazwyczaj właśnie raz w tygodniu, więc tego jest całkiem sporo. Tak więc no, urządzam się. Jedyne, gdzie jeszcze naprawdę trzeba ogarnąć sytuację, to jest piekarnik i płyta. Będą tutaj, tutaj bazylia była, może pamiętacie moją bazylię z Instagrama, nie ta, tylko tutaj była, więc jednoroczna, tak więc już swój kres życia zaliczyła, no ale dobre pesto z niej wyszło, więc to najważniejsze. Jeśli chodzi o zęby i w ogóle o twarz, to tak, z rana dalej bywam jeszcze spuchnięta, to już jest dobre ponad pół roku, muszę sobie zainstalować, słuchajcie, aplikację tą do liczenia dni na telefonie, bo zmieniłam też telefon w międzyczasie, bo tamten mi w ogóle spuchł i to było takie niepokojące, więc uznałam, że to jest czas, żeby zmienić ten telefon, więc muszę sobie aplikację przywrócić i tam wpisać daty właśnie od założenia aparatu, od operacji, ale myślę, że już spokojnie pół roku to minęło. Więc gdzieś tak do roku w ogóle schodzi obrzęk. No ja widzę, że jeszcze tutaj może trochę zejść, tutaj może trochę zejść. Teraz to w ogóle jest wszystko zakamuflowane tymi stróbkami, więc się bardziej na to zwraca uwagę. Ale wciąż zdarza mi się właśnie spuchnąć troszkę tu i na przykład dzisiaj to czuję właśnie. Około 12 mi to schodzi, a jest tak około 10, więc no jeszcze z 2 godziny mi to będzie się tam uklepywać. Aparat mam nadal i nie przeszkadza mi to w tym sensie, że najważniejsza dla mnie była ta operacja, a teraz to już jest tak takie szlifowanie, taka wisienka na torcie, już dociąganie tych ostatnich szczegółów. Czekajcie, odpalę sobie kawę, żeby mi się już robiła. Myślę, mam nadzieję, że do końca roku się już uporam z tymi zębami całkowicie. Co mi się bardzo podoba, to że po operacji jeszcze zauważam, że jeszcze bardziej mi się poszerza uśmiech, co jest super, bo w ogóle teraz się mogę uśmiechać. Tak, po prostu mogę zrobić nawet głupią minę i jakoś to wygląda, a kiedyś, no właśnie każdy uśmiech to musiał być zaplanowany i po prostu każdy mięsień odpowiednio spięty, żeby to jakoś wyglądało. Tak właśnie, no jakoś tak jak stereotypowo uznajemy, o, tak wygląda uśmiechnięta twarz, więc no ja nie byłam w stanie tego zrobić naturalnie, więc musiałam sobie jakby poustawiać te mięśnie po prostu odpowiednio, co jest dość upierdliwe. Bateria już tego nie wytrzymała, ale ogólnie nadal jestem szalenie zadowolona z operacji i też myślę, że jak słuchaliście mnie jakiś czas temu, to też słyszycie różnicę w mojej wymowie. Oczywiście wiem, że jeszcze jest dużo tutaj, co można zrobić, nawet no planuję się zapisać w końcu na jakieś zajęcia z dykcji, może trochę właśnie ze śpiewu, bo wiecie, lubię tak jak zaraz przejdziemy do rolek, zabierać się za rzeczy, do których kompletnie nie mam talentu, na zasadzie takiego trenowania mózgu i siebie, takie wyzwania, że zacznij uczyć się czegoś, co kompletnie nie pasuje do ciebie i do czego kompletnie nie masz talentu, a naprawdę można się wtedy faktycznie bardzo rozwinąć. Na pewno to ma jakąś nazwę, taka teoria, na pewno to jakaś jest strategia. Nie wiem, ja tak po prostu robię, widzę tego efekty, więc polecam. Czyli właśnie myślę o tym, żeby się zapisać na
jakieś tam lekcje śpiewu, coś takiego. Czekajcie, może w ogóle macie do polecenia jakichś ludzi od tego, najlepiej w Warszawie, bo myślę, że jednak jak to będzie taki kontakt osobisty, to będzie lepiej. Nie wiem, czy to się robi online, to jest normalne, takie lekcje śpiewu. W każdym razie zapodaję sobie wcierkę też, bo widzę co, wczoraj wieczorem zapodałam wcierkę i dzisiaj rano sobie zapodam wcierkę, bo dzisiaj cały dzień siedzę w domu i pracuję oczywiście, chociaż nie ukrywam, że ostatnio mam stanowczo za dużo pracy versus kreatywności. A zawsze całą swoją... Nie chcę mówić, że karierę, ale całe swoje życie zbudowałam o kreatywność i ostatnio mam tego po prostu za mało. Oczywiście tworzę nowe kosmetyki i to jest coś, co mnie po prostu trzyma przy życiu, ale za mało mam tej kreatywności, za mało mam tej zajawki, więc po prostu muszę jakoś to zbalansować, żeby więcej tworzyć, dlatego właśnie dzisiaj może ten vlog nie jest najbardziej poukładany i jakiś najciekawszy, ale jest, tak? Zmontuję sobie go, kocham montować, a też przez ostatni czas tego nie robiłam, co uważam, że mi bardzo zaszkodziło psychicznie, bo po prostu montowanie to jest taka jakby mechaniczna czynność z jednej strony, ale z drugiej strony kreatywna, więc dla mnie jest to miks po prostu doskonały. Ostatnio zmontowałam sobie taki trend z TikToka z milionem zdjęć i super. Jak widzę też, ile czasu ludzie to robią, a ile czasu ja to zrobiłam, bo po prostu to jest coś, co ja kocham robić, dlatego pocisnęłam też z niezłym tempem i no wiem, że z montażem jest tak samo, że jestem w stanie dużo montować często i że jest to dla mnie relaks i że po prostu jest to dla mnie zdrowe. Więc wracając do zębów, to chyba już wam powiedziałam taki najważniejszy update. Wcierka to jest oczywiście jakaś moja tam nowa. Wszystkiego jest milion nowego, ale to się wszystko tak poopóźniało, że ja wam mówię, naprawdę, chwilowo to jest temat po prostu, o którym mi się nawet nie chce gadać. Przykładowo jedną maskę mamy tak dosłownie na wylocie, ale nakrętki od słoików gdzieś tam utknęły i ja mam takie, okej, kolejna rzecz, już nawet mi się nie chce denerwować, więc zęby już się zbliżają bardziej do końca i no oczywiście już trochę jestem zmęczona tym noszeniem aparatu, tą całą higieną przy aparacie, bo to już będzie trzeci rok, ale no z drugiej strony się przyzwyczaiłam, nie odczuwam w ogóle tego aparatu, naprawdę, jak jesteście jeszcze przed, to uwierzcie mi, jak już będziecie, nie wiem, na wysokości właśnie roku czy dwóch lat, to te wizyty, ja w ogóle ich już nie odczuwam, a te zęby się przesuwają, a w ogóle mnie to kompletnie ani nie boli, ani nic, no nic po prostu, wychodzę i tyle, więc no to jest na plus, ale z drugiej strony to już czekam na tę zmianę, czyli na zdjęcie aparatu, wtedy planuję sobie jakoś delikatnie wybielić, wyrównać, myślę, kolor tych zębów, bo na pewno po aparacie będzie jakaś nierówność, właśnie grzywka, słuchajcie, zobaczcie, już nie mam grzywki. Tam właśnie ludzie mi przepowiadali, ona nigdy nie zapuści grzywki, to jest niemożliwe, żeby zapuścić grzywkę, zobaczcie, no tu jest taka najkrótsza i naprawdę już się da z nią żyć w ten sposób, więc to mi też pomogło, bo słuchajcie, ten etap, kiedy ta grzywka była jakaś taka byle jaka, naprawdę irytujący. Dobra, mam kawusię, oczywiście już jedna wypita, więc cały kubek jest uwalony, ale nie przejmujmy się tym. Więc jeszcze tak wrócę, w ogóle mam tutaj te punkty, ale się kompletnie tego nie trzymam sztywno i taki jest tutaj zamysł w tym vlogu, bo ostatnio... w zeszły weekend, tak, już mam czasem takie zaburzenie czasu przestrzeni, już nie wiem, co się kiedy działo. Byliśmy na targach, pierwszy raz od chyba dwóch lat, dosłownie. Po prostu ostatnie targi to były targi rzeczy ładnych tuż przed pandemią. Wtedy dosłownie mieliśmy cztery produkty z HTC i chyba Kermelona, które tam były w bardzo limitowanej ilości. No a później wszystko zostało ucięte i dopiero teraz wróciliśmy na targi. I powiem wam, tak mi tego brakowało, że to jest szok. Więc te targi mi też dały takiego fajnego kopa, żeby naprawdę trochę się ogarnąć w tym sensie, żeby po prostu wrócić do siebie. Bo też ten brak targów
No dla mnie było, nie wiem, dziwnie to brzmi, może brak targów i kogoś to stresuje. Tak, no nie to, że mnie to stresowało, ale po prostu strasznie mi tego brakowało i dla mnie to jest tak unikalna interakcja, że oczywiście jestem wykończona po prostu totalnie i odsypiam przez tydzień po targach. Oczywiście dalej no, muszę pracować i tak dalej, ale po prostu zasypiam i jestem takim kamieniem, bo muszę to wszystko odespać. Mój mózg to po prostu jest na wysokich obrotach, wszystko przeprocesowuje, co się na tych targach dzieje, ale jest to tak cudowne, jak ktoś był, no to dajcie znać, czy byliście. Znaczy było tyle osób, że na pewno ktoś był. Cały Kraków chyba praktycznie tej starej zajezdni się zszedł. Kolejki po prostu u nas były momentami takie przystoisko. No jak za tych starych, dobrych czasów, kto był kiedyś właśnie na targach u nas, no to wie, co tam się działo. Ludzie mdlejący w kolejce, straszne. Mi zawsze tak głupio, no bo co ja mam zrobić? Tak jak ktoś mdleje jakby, a no tutaj też mieliśmy omdlenie w Krakowie, ale akurat nie osoby przychodzącej, tylko obsługi, ale dobra, nieważne, bo to było też niefajna sytuacja. W każdym razie szał po prostu. Tak więc bardzo się cieszę, że te targi wracają i no będziemy na jeszcze wielu, tylko w środę właśnie wraca. Mamy taką w ogóle teraz osobę super od marketingu i ja nie muszę robić wszystkiego i to jest takie cudowne, bo po prostu robienie wszystkiego już w pewnym momencie i jeszcze przy tych wszystkich negatywnych sytuacjach dziejących się sprawiło, że już mój łeb dosłownie tak eksplodował, więc trochę musiałam po prostu tego oddać i tego się też zrobiło stanowczo za dużo jak na jedną osobę. Wiecie, jak ja nawet policzyłam kiedyś, ile ogarniam chociażby, nie wiem, tych profili na social mediach. Nie wiem, czy ogarnęliście kiedyś profil na social mediach jeden, żeby to dobrze zrobić, a jak jest ich naprawdę, iż teraz doszły te TikToki, które ja uwielbiam nagrywać, ale z drugiej strony, no tego jest po prostu za dużo czasem, więc cieszę się, że już to wszystko nie jest na mojej głowie. I też dzięki temu ja paradoksalnie będę więcej tworzyć, bo wiecie, będę miała taką wolność w głowie. I już ją trochę mam, no nagrywając to, zresztą to świadczy o tym. Takie auto przemyślenia, w ogóle ten vlog jest taki dziwny, gadam trochę do siebie, trochę do was. Ale wierzę, że też wiele osób właśnie tak ma po tych wszystkich właśnie sytuacjach pandemicznych, lockdownach, później wiecie, kolejne no, konflikty, że tak to określę, wiecie, nie wprost, bo ten YouTube teraz, nie wiem jak YouTube działa, czy dalej są te słowa, że nie można mówić niektórych słów, czy jak. Dobra, nade mną jakieś już szmery. Słuchajcie, tutaj o dziwo powiem wam, że cywilizowana sytuacja jest, bo nade mną jest remont łazienki, taki normalnie z kuciem płytek i w ogóle. No i co, dało się wywiesić kartkę od kiedy do kiedy? Dało się trzymać tych terminów jak najbardziej, w ogóle cudownie. Jakby takie remonty, to ja po prostu mogę przychodzić, dziękować z kwiatami, naprawdę. Wiecie, w poprzednim mieszkaniu po prostu 3 miesiące kobieta sama skuwała wszystkie ściany tym udarowym czymś i myślałam, że umrę i po prostu myślę, że to się przyczyniło w ogóle do mojego mental breakdownu tegorocznego, naprawdę, bo ja po prostu czułam się, jakby ktoś mnie torturował i we własnym domu, żeby człowiek nie mógł po prostu mieć dnia spokoju, to jest tragedia. A akurat była sytuacja taka, że trzeba było wszystko ogarniać i nie mogłam się wyprowadzić, przeprowadzić. Na szczęście tutaj znalazłam to mieszkanie dość szybko, no i jest super. Ale wiecie, da się to zrobić tak, żeby było wszystkim normalnie, a nie torturować ludzi. A jeśli chodzi, dobra, wrócę jeszcze do rolek. Właśnie rolki, jak wiecie, albo i nie, zaczęłam jeździć na rolkach, na łyżwach, dlatego że to jest totalnie sport nie dla mnie, czyli jestem totalnie nierozciągnięta, nie mam żadnego zmysłu rytmu, muzyki, w ogóle niczego. I no nie umiem tańczyć, nigdy w życiu nie tańczyłam, nigdy, po prostu nigdy w życiu nie tańczyłam. Nie wiem, czy to do uwierzenia, ale tak właśnie jest. Ewentualnie jak tańczyłam, to wyglądało bardzo, bardzo, bardzo źle. I w zasadzie to nie wiem, co się robi, jak się tańczy tak spontanicznie, w sensie nie wiem, jak się tak się rusza, człowiek dziwnie, mniej więcej tak to wygląda w moim wykonaniu. Więc no złapałam się za te rolki, jeżdżę już no, od 2019 w sumie. Lecą te lata strasznie, ja wam powiem. 2019, a ja czuję, jakby to było w tym roku, jakbym zaczęła te rolki w tym roku. Więc jak ktoś mnie pyta, od jakiego czasu jeżdżę, że tak dobrze jeżdżę zazwyczaj, żeby to jeszcze było dobrze,
to dosłownie czuję, jakby to było może z rok albo dwa miesiące, jakoś tak, a później patrzę, trzeci rok to leci. To wypadałoby już trochę lepiej iść, ale nieważne. Więc te rolki jakoś idą powoli, powoli się przymierzam do tego aksa, no bo ile co, 3 lata i tego aksa nie skoczyć, no to już jest trochę przypał. Ale ostatnio jak skakałam off ice, to jak to śledzi na Instagramie, to kostka zrobiła snap i no już powoli jest okej. Okay. Boli mnie dalej, wiecie, ale no ja jestem z tego teamu antygipsowego i antyunieruchomieniowego i no wychodzę z założenia, że jak kostka się skręci, to później ona musi jakoś się z powrotem wyleczyć w aktywności, o, w ten sposób. I wiem, że to jest też dość taki nowoczesny pogląd na sprawę, bo kiedyś po prostu wszystko się wsadzało w gips, no a teraz tego gipsu się coraz bardziej unika, zwłaszcza jak jest, no właśnie takie naturalne, jakiś naturalny uraz, jakaś taka typowa kontuzja, wiecie, no właśnie jak skręcenie kostki. Tutaj się nie chcę wymądrzać, wiecie, bo to jest moje podejście i zawsze jakoś na tym dobrze wyszłam, kiedy coś nie było takim złamaniem oczywistym, że to trzeba na przykład poskładać faktycznie, tylko jest jakąś taką typową kontuzją, że no właśnie mam ograniczoną ruchomość, to właśnie raczej więcej ruchu, tylko takiego delikatnego, bardziej mi służyło niż jakbym leżała 2 tygodnie z nogą w górze, tak? No ale jakieś tam tejpy, coś tego typu też szło. I tak, oczywiście tutaj w idealnym świecie to myślę, że 2 razy w tygodniu bym była na fizjoterapii, ale nie byłam oczywiście na żadnej. Dobra, zobaczymy jak to w przyszłości się na mnie zemści. Trudno, trudno. Więc ta kostka była tutaj grana, tak więc miałam chwilę takiego wygaszenia, nie że przerwy. Wcześniej byłam na obozie łyżwiarskim, letnim i tam dużo postępy. Wydaje mi się, że udało mi się zrobić. I to jest ciekawe, bo się jedzie na warsztaty, na obóz, na tym obozie i idzie ci po prostu fatalnie. Ja czasem miałam wrażenie, że po prostu już nic, tylko się położyć na tym lodzie i po prostu niech mnie zwiezie ta rolba, dosłownie mnie przewałkuje, bo już to się do niczego nie nadaje. No ale się wraca i po 2 tygodniach jest takie, o kurde, no w sumie to te elementy, co wtedy mi żaden nie wychodził na tym obozie, to jakoś nagle mi zaczynają wychodzić. Więc ja już wiem, że tak jest i mam wywalone. Dobra, jadę na ten obóz, nic mi nie wychodzi, po prostu czuję się jak taki ostatni debil, ale później efekty jednak są. Więc na rolkach, no mam nowe rolki w ogóle też, te same co łyżwy, bo jednak Edea Ice Flyer to chyba jest but dla mnie. Dobra, już się bałam, że wiercenie, a tylko ekspres się wyłącza. No jaram się w ogóle tym ekspresem, bo pyszna jest kawusia, a zawsze byłam team rozpuszczalna, a się przekonałam, że jednak taka z ekspresu jest lepsza. Może dlatego, że nigdy nie miałam ekspresu, więc się nie miałam jak przekonać, ale na przykład Aeropress po prostu za dużo jest tego, że tu trzeba ten, tu później myć, czyścić, wiecie, z takiej rury. Która też robi dobrą kawusię, ale no po prostu długo to trwa. Więc rolki, najchętniej to bym na te wszystkie tematy, na które dzisiaj wam tu nagrywam w jednym filmie, nagrała oddzielny film, ale no wiecie, lepiej cokolwiek nagrać niż nic nie nagrać, bo sobie za dużo tam porozplanowuję, a później nic z tego nie wyjdzie. To też jest taka strategia, myślę, uniwersalna, że lepiej jest zacząć coś robić, niż sobie tylko planować, co będzie się robić, a później nic nie zrobić. I no ja właśnie musiałam teraz przybrać trochę takich różnych strategii lajtujących życie, żeby jakoś dalej funkcjonować i coś, żeby robić. No i w sumie wam też polecam, bo wydaje mi się, że właśnie dużo osób teraz, na przykład na Instagramie, odchodzi w ogóle z Instagrama, nie publikuje. To też ostatnio na story pisałam, że wysyłając PR-y sprawdzaliśmy właśnie no po prostu profile na nowo i wiele osób od na przykład 5 roku właśnie, dokładnie kiedy ja też taki miałam zjazd, po prostu nic nie publikuje na Instagramie, to jednak na górze. I no zastanawiam się, czy to właśnie też mają ten zjazd te osoby, czy też ta niestabilność w ogóle sytuacji, że raz to, raz tamto, wszyscy jakoś starają się chronić zasoby i w sensie swoje, w sensie praca i tak dalej i bardziej się na tym skupić niż na profilu na Instagramie, jeśli to nie jest ich praca, albo nawet jak to jest ich praca, to na przykład nie mają siły psychicznej, żeby to dalej robić. Nie wiem, tak się zastanawiam. Więc słuchajcie, tak to jest. Na pewno ten sport i rolki i łyżwy to mi bardzo pomaga, to nie ulega wątpliwości, jednak wiecie, jest to głupie gadanie, masz depresję, to idź pobiegać, ale no jakby tak jest, że sport po prostu dobrze robi na głowę
i to nie jest żaden lek, ani to nie jest żaden jakby sposób na rozwiązanie problemów, ale pomaga, więc polecam. I jeśli chodzi o pracę, to praca w re, wiecie, bo tak jest też, że dzieją się jakieś tam dramaty, wszystko się zmienia, wszystko się wali, wszystko się po prostu pierdzieli, ale pracować dalej jakoś trzeba, przynajmniej dla mnie też to jest jakiś sposób, żeby dalej cisnąć i żeby wszystko, no nie wiem, żeby jakoś nie popaść w jakąś taką totalną beznadzieję, więc robimy nowe wcierki, nowe serie kosmetyków, nowości, które od dawna są zaplanowane na jesień, zobaczymy jak to wyjdzie. Też trochę nie cisnę już tak bardzo na przykład na te premiery, na te nowości, więc ta maska się opóźniła, no i trudno, bo to wszystko w pewnym momencie tak się poopóźniało i to wszystko z wszystkim, z surowcami były takie problemy, że no jak przestawiło mi się też myślenie, że nie muszę tak cisnąć strasznie na te nowości, na te premiery i że mam tyle tych pomysłów, w sumie mam 100 stron moich pomysłów na kosmetyki i na każdej stronie jest kilkanaście nowych kosmetyków, czyli to daje ile? No myślę, że tak już pod 1000 podchodzą te moje nowe pomysły, gdzie nie wszystkie są jakieś super oczywiście, ale no myślę, że coś tam się da z tego fajnego wybrać na kosmetyki, na koncepty w ogóle, na linie przeróżne, więc i tak tego nigdy nie zrealizuję, no chyba, że będziemy jakimś ogromnym koncernem, ale nie wiem, czy ja bym tego chciała, więc nigdy tego nie zrealizuję, tak więc po co aż tak się stresować to jedną premierą, jak mam kilkanaście, teraz kilkadziesiąt produktów, zależy czy liczyć gumki czy nie, no więc na spokojnie lecimy z tematem, no właśnie teraz też i Back to Comfort, też się tutaj na targach z Back to Comfort pojawiliśmy. Back to Comfort to jest marka, nie wiem czy wiecie, Ewy, która też robi składy do Heritage. Znaczy składy robimy wspólnie, ale Ewa jest no szefową tam w laboratorium, więc wiecie, jest od strony naukowej mózgiem, a jako że no ja nie jestem naukowcem, niestety jestem niespełnionym naukowcem, to muszę się dopełniać z takimi turbo fachowcami, turbo mózgami, no i bardzo, bardzo to doceniam, w ogóle całą ekipę też tam w labie, która też i tworzy surowce dla nas i też do Back to Comfort. No i te kosmetyki po prostu naprawdę działają. Moja twarz, ja robię w ogóle timelapsa z tej twarzy, zobaczycie co to się działo. Masakra. No i to właśnie Back to Comfort mnie ratuje, bo w pewnym momencie w ogóle przestałam pielęgnować twarz całkowicie. I co ciekawe, to ta twarz mi się pogorszyła do gorszego stanu niż kiedykolwiek była. W sensie kiedyś nie pielęgnowałam twarzy w ogóle i miałam też no coś w tym stylu, ale jakoś tak połowę tych rozdrapańców. No i wtedy taki był stan, konstans takiej twarzy trochę rozdrapanej. No ale teraz jak przestałam w ogóle pielęgnować i dobrze też oczyszczać twarz, po prostu już nie miałam na to siły, to strasznie mi się wszystko skisiło. Jeszcze dodatkowo to drapanie to w ogóle wyeskalowało totalnie. No ale jak widzicie, już jest trochę lepiej. Znaczy nie widzicie, bo pewnie wy widzicie z perspektywy super twarz i tragedia z ostatnich jakichś tam filmów starych. Ale naprawdę, naprawdę i jeszcze do tego się dołożyło właśnie to, że około pół roku temu była ta operacja, masa antybiotyków. Po operacji właśnie jeszcze dalej na tych antybiotykach ta cera była super i przez bardzo długi czas w ogóle miałam też najlepszą cerę w życiu właśnie po operacji. Po tym jak sobie wszystko właśnie wygoiłam, to też wtedy Back to Comfort mi fajnie powygajały na przykład usta porozrywane w czasie operacji, bo tam się wtedy, tak wiecie, na takich hakach rozczapiża i się wszystko tutaj rozrywa, więc no, w kącikach i no i to się wszystko pogoiło, a później przyszły te wszystkie różne inne kombinacje i też mam wrażenie, że wszyscy są już trochę zmęczeni właśnie tymi katastrofami, które się dzieją cały czas, od czasu, słuchajcie, właśnie też pandemicznych, od czasów pandemicznych. Nie mieliśmy takiej chwili, że o, to już jest po, można chwilę się wychillować, już jest normalnie. Nie, bo nie może być normalnie, ale no liczę na to, że teraz jeszcze przez pewien czas pewnie będzie gorzej, ale w końcu będzie lepiej, bo nie może być tak, że jest cały czas gorzej. Chociaż ja nie wiem, czy ten świat dla mnie jest taki trochę na równi pochyłej, bardziej niż na równi wznoszącej, no ale i tak jakby człowiek żyje na tyle krótko, że myślę, że aż takich zmian nie będzie w czasie jego życia, tak się zaczęłam zastanawiać, dobra już teraz przy tym co się dzieje, to w sumie chyba nie wiem czego się możemy spodziewać jeszcze,
Ale no nieważne, grunt to wycisnąć, co się da z tego, co mamy, bo to jest naprawdę krótki wycinek, więc no krótko mówiąc, walić to, lecimy, ciśniemy z tematem, wam też tego życzę i mam nadzieję, że będziemy się tu częściej teraz widzieć, też tak trochę bardziej tematycznie, a dzisiaj takie po prostu pierdzielenie bez sensu. Mam nadzieję, że wam się podobało, że sobie wypiliście do tego kawkę, że się zrelaksowaliście, jak macie jakieś przemyślenia, to oczywiście dawajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!